o niespełnionym marzeniu Stanisława Augusta, o projekcie stworzenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. I na początek chciałem poprosić o parę słów pana profesora Tadeusza Cegielskiego, opiekuna, współtwórcę tego cyklu. Dobry wieczór państwu. W Republice Marzeń jest miejsce na miłość. Chciałem powiedzieć, że będziemy dzisiaj mieli do czynienia z miłością. No nie mogę za wiele tutaj odsłonić, ale powiem, że pani profesor Talbierska z niesłychanym uczuciem i zaangażowaniem opiekowała się gabinetem rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i ja miałem okazję, no to była wspaniała okazja, i jako prowadzący zajęcia w ramach takiego cyklu Kultura w działaniu, który wymyśliła pani profesor Urszula Augustyniak i mnie skaptowała do tego przedsięwzięcia. No i wtedy się dowiedziałem, że właśnie pani ówczesna doktor Talbierska bardzo chętnie przyjmie grupę studentów i zapozna z no, zbiorami. Dwukrotnie miałem okazję korzystać tutaj z tej gościny i muszę powiedzieć, że to było niezwykłe przeżycie. Niezwykłe przeżycie. Ja jeszcze jako student tam gdzieś zaglądałem w ramach obowiązkowych zajęć i to wszystko było ciekawe, ale to, co pani profesor wyczarowała wtedy, no to tego się nie da opisać. A dlaczego to było takie wspaniałe? Po pierwsze, no zbiory są najwyższej klasy światowej. Ale po drugie, opiekunka, muza tych zbiorów rzeczywiście z miłością wielką odnosiła się, no i to się udzieliło i wszyscy oglądaliśmy te wspaniałe projekty sal w zamku wykonane przez Dominika Merliniego i to jest przeżycie no, jedyne w swoim rodzaju. Także, no, krótko mówiąc, z tej oto sytuacji, którą tutaj zarysowałem z takiej bardzo prywatnej perspektywy, wyrósł dzisiejszy temat i dziękuję za przybycie i oddaję głos pani profesor. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dobry wieczór państwu. Bardzo mi miło, że mogę przed państwem zaprezentować nie tyle miłość swoją do gabinetu rycin, choć ona oczywiście istnieje i nie skończyła się, a chciałabym raczej dzisiaj opowiedzieć o niespełnionej miłości w pewnym sensie idee fix Stanisława Augusta, tą wielką ideą, której nie udało się do końca zrealizować, było powołanie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Kiedy w roku 1798, tuż po śmierci króla Stanisława Augusta, Marcello Bacciarelli słał listy do króla Fryderyka Wilhelma III i rządu pruskiego z uniżoną prośbą, aby nowy władca zechciał utrzymywać nadal malarnię na zamku, w obszernym objaśnieniu pisał o funkcjonowaniu Akademii, podpisując się jako jej dyrektor. Po długiej korespondencji prowadzonej pomiędzy rządem pruskim a Bacciarellim aż do roku 1804, była to korespondencja zarówno z Fryderykiem Wilhelmem III i jego ministrami Otto Karlem Friedrichem Vossem i Karlem Augustem von Hardenbergiem, otrzymał w maju 1803 roku koncesję na prowadzenie jedynie szkoły rysunku, a nie akademii, w której dodatkowo sam miał nauczać, poza malarstwem i rysunkiem, także rzeźby i perspektywy, z czego malarz usiłował się wybronić, śląc kolejne listy do rządu pruskiego. Zachowana korespondencja
i obszerne wyjaśnienie, które było do niej dołączone, zawierają cenne dla nas informacje, opisy owej akademii oraz inwentarze jej zaplecza artystycznego w postaci spisów obrazów, rzeźby, odlewów gipsowych, rycin, rysunków. Bacciarelli wymieniał ponadto artystów zamieszkałych w Warszawie, prosząc rząd pruski o wyznaczenie nowego dyrektora i profesorów malarstwa, rzeźby i architektury w zatwierdzonych przez nich szkole. W latach 1807-1808 po kolejnej zmianie sytuacji politycznej i utworzeniu Księstwa Warszawskiego podobne listy wnioskujące o zatwierdzenie istniejącej Akademii Sztuk Pięknych, bo takie sformułowania były używane w listach, lub przynajmniej szkoły rysunku, wraz ze spisami zbiorów i tym razem z dodatkową prośbą o pozwolenie zatrzymania mieszkania i pracowni na zamku, były słane do Drezna, do króla Saksonii i księcia warszawskiego Fryderyka Augusta I Wettyna, a także do jego szambelana Kamila Marcoliniego, niezwykle ważnej i wpływowej osoby. Tutaj wspomnę, że był on dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, odpowiadał za sprawy sztuki w Saksonii i był jednocześnie dyrektorem miśnieńskiej manufaktury porcelany. Niestety w odpowiedzi z 7 lutego 1808 roku spotkała Bacciarellego odmowa, gdyż stwierdzono, że Księstwo Warszawskie ma o wiele więcej pilnych potrzeb niż opłacanie szkoły rysunku. Bacciarelli oczywiście nie dawał za wygraną, próbując dalej uzyskać zgodę, chociaż tu cytuję, aby młodzież miejscowa mogła korzystać z pracowni zamkowej. Wśród adresatów i respondentów saskich z tego okresu pojawiło się również nazwisko radcy Karla Gebharda, który w liście z 2 maja 1808 roku, dziękując Bacciarellemu za liczne rozmowy podczas wizyty w Warszawie, dał mu również nadzieję na utrzymanie pracowni i tytułował go jako pierwszy malarz i dyrektor generalny Akademii Sztuk Pięknych, dyrektor budowli królewskich w służbie króla Polski Stanisława Augusta. Jak więc było w rzeczywistości? Wszak formalnie Akademia nigdy nie powstała, lecz jak widać chociażby tylko z tego fragmentu korespondencji, używano z rozmysłem tej nazwy, opisywano wyposażenie artystyczne, prosząc kolejnych władców o dalsze łożenie na utrzymanie nieistniejącej wszak instytucji, a Bacciarelli oficjalnie tytułował się dyrektorem. Czy funkcje te w rzeczywistości spełniała zamkowa malarnia i skulptornia? Po objęciu tronu przez Stanisława Augusta jego kolekcjonerskie pasje, zainteresowanie sztuką przestały być oczywiście prywatne, stając się państwowymi i monarszymi. Obejmując tron, Stanisław August miał nie tylko dość sprecyzowany plan działania reform gospodarczych i politycznych, ale i wstępną, przynajmniej koncepcję ożywienia sztuki i powołania odpowiedniej instytucji, która kształciłaby rodzimych artystów. Warszawa była w tym czasie jedną z nielicznych ważnych stolic europejskich, która nie posiadała uczelni kształcącej artystów, prowadzącej działalność pedagogiczną i teoretyczną. Jak pisał Władysław Tatarkiewicz, znany jest ogólnie fakt, że Stanisław August umiał zgromadzić na swoim dworze zastęp utalentowanych artystów zagranicznych. Mniej znane są natomiast zabiegi króla, mądre i usilne, dookoła kształcenia polskich talentów, dookoła tworzenia szkoły, a nawet całkowitej Akademii Sztuk Pięknych, w której młodzież polska mogłaby kształcić się na artystów. Twórcami ideowymi koncepcji Akademii na pewno był król Bacciarelli i jeszcze dwie osoby, o których powiem za chwilę. Marcello Bacciarelli, praktyczny twórca programu Akademii Stanisława Augusta, wraz z żoną i dziećmi przyjechał do Warszawy po raz pierwszy w 1756 roku razem z dworem saskim, który czasowo przeniósł się do stolicy Polski z powodu wojny siedmioletniej. Zapewne wtedy w stolicy malarz poznał Stanisława Poniatowskiego, przyszłego króla Polski, pełniącego wówczas funkcję posła polskiego do Petersburga, gdyż w latach 1757-58 namalował portrety reprezentacyjne członków jego rodziny.
W Wiedniu w 1764 roku, gdzie Bacciarelli otrzymał dwuletni kontrakt na dworze cesarskim, otrzymał propozycję wstąpienia na służbę świeżo obranego króla Polski Stanisława Augusta. Po wypełnieniu zobowiązań wobec cesarzowej malarz z żoną i rodziną powrócił w 1766 roku do Warszawy i pozostał w niej na stałe. Jednym z powodów, dla których Bacciarelli nie przyjął oferowanego mu w tym samym czasie stanowiska profesora w przekształconej właśnie Akademii Drezdeńskiej, była niewątpliwie bardziej ambitna i korzystniejsza oferta utworzenia od podstaw Akademii Sztuk Pięknych i obietnica Stanisława Augusta, że obejmie on stanowisko jej dyrektora. W kraju nie istniało prawie życie artystyczne, brak było odpowiednich uczelni, a nieliczna garstka artystów polskich nie była w stanie podołać planom króla. Stąd potrzeba zatrudnienia artystów zagranicznych, którzy nie tylko potrafiliby wykonać bieżące zamówienia królewskie, ale byliby zdolni wyszkolić kadrę młodych artystów krajowych. Bowiem, jak pisał Bacciarelli w swoim pierwszym projekcie utworzenia Akademii, aby rozkwitły sztuki w kraju, konieczne jest nie tylko przyciągnięcie artystów zagranicznych, lecz uprawianie sztuk przez ludzi tego kraju. W tym czasie na dworze Stanisława Augusta byli już zatrudnieni Jean-Baptiste Pillemain, Per Kraft i niebawem dołączył Bernardo Bellotto, zwany Canaletto, a w 1767 roku polecony przez Madame Geoffrin André Lebrun, niezwykle utalentowany uczeń Jeana Baptista Pigala. Tadeusz Mańkowski nazwał szeroko zakrojony program artystyczny króla misją kulturalną, której związków oczywiście należy również dopatrywać się w idei przyszłej Akademii Sztuk Pięknych. Pojawiają się w tym momencie kolejne dwie osoby, które niewątpliwie przyczyniły się do ostatecznego ukształtowania idei Akademii. Pierwszą jest Michał Jerzy Mniszech, doradca króla do spraw nauki i kultury, o nim jeszcze będzie mowa później, autor Muzeum Polonicum oraz niezwykle ważnego tekstu Universitas Scientiarum. Pierwszy projekt Akademii Sztuk Pięknych opracował na pewno przed rokiem 1767 Marcello Bacciarelli. Dwa następne i inne przygotowali zapewne właśnie August Moszyński i rywalizujący z nim Mniszek, który w tych planach zdecydowanie wysuwa się na postać pierwszoplanową. Jego projekt przedłożony Stanisławowi Augustowi w 1772 roku, owo Universitas Scientiarum, czyli projekt do ufundowania powszechnego zbioru mędrców w Królestwie Polskim przy Bibliotece Załuskich, miał obejmować 14 akademii, w tym Akademię Architektury, Malarską i Snycerską. Ujmował ponadto w 19 punktach dość szczegółowego regulaminu założenia przyszłej Akademii, bardzo w zbliżonym kształcie i treści do pierwszego projektu Bacciarellego. Wśród koncepcji dyskutowanych wówczas pojawił się też pomysł połączenia przyszłej Akademii z Uniwersytetem Krakowskim i utworzenie tam jej jako jednego z wydziałów uczelni. Przed rokiem 1780 Bacciarelli opracował projekt szczegółowy, ale jak sam pisał w liście z 1807 roku do dworu saskiego, formalnie Akademia nigdy nie została powołana. Główną przyczyną był oczywiście przede wszystkim brak funduszy, zaś trzeci rozbiór Polski unicestwił przynajmniej czasowo te ambitne plany. Tym niemniej, nawet bez powołania instytucji, w listach, rachunkach i powszechnym zwyczaju, szkoła osadzona w zamkowej malarni i skulptorni była nazywana wprost Akademią, a Bacciarelli jej dyrektorem. Europejskie akademie kształtujące artystów powstawały licznie w wieku XVII-XVIII, wzorując się najpierw na rzymskiej Akademii di San Luca, bolońskiej Akademii degli Incamminati, a następnie szczególnie na założonej w 1648 roku w Paryżu Akademii Royale de Peinture de Sculpture, która szybko stała się wzorem dla podobnych Akademii Sztuk Pięknych, zakładanych w Europie bardzo obficie, zwłaszcza
w wieku XVIII. Krótki przegląd, proszę Państwa, nie będę oczywiście omawiać wszystkich akademii, tylko dla zorientowania. Pierwszą właściwie formalną akademią była Accademia delle Arti del Disegno, założona z inicjatywy Giorgia Vasariego i Cosimo Medici, która funkcjonowała od 1784 jako Accademia di Belle Arti di Firenze, kiedy to Pietro Leopoldo Medici, wielki książę Toskanii, połączył w jedno wszystkie szkoły rysunku, które działały wówczas we Florencji. Bardzo ważna była Akademia Świętego Łukasza, o której przed chwilą wspomniałam, powstała w 1577 roku z inicjatywy Federigo Zuccarego, wybitnego teoretyka rysunku, znakomitego malarza, zatwierdzona przez papieża Grzegorza XVIII. Ta akademia, w której studiowało później wielu także Polaków i stypendystów Stanisława Augusta, była właściwie do XIX wieku obok Akademii Francuskiej uznawana za najlepszą szkołę artystyczną w Europie. W Bolonii działała nieco innej formacji akademia, założona przez dwóch braci i kuzyna, Anibale, Agostina i Lodovico Caraccich, jako Accademia degli Incamminati, czyli naprowadzonych na właściwą drogę. Później ta akademia nazywana była po prostu Akademią Caraccich. 1648, bardzo ważna data, powołanie Akademii Royale de Peinture de Sculpture. Architektura jako kolejny wydział w Akademii Paryskiej dołączyła dopiero w roku 1671. Była to też swego rodzaju inicjatywa artystów pod przewodnictwem Charlesa Lebruna, zatwierdzona przez Ludwika XIV, który w późniejszym czasie, w latach 60. przejmie państwowy mecenat nad tą jednostką. W 1692 Wiedeń, który też startuje od prywatnego atelier Petera Strudla, który był fundatorem, a od 1725 roku akademia funkcjonuje jako Cesarsko-Królewska Akademia Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Fundatorem i reorganizatorem był Jakob van Schuppen. Te przekształcenia, proszę Państwa, widoczne są również przykładowo w rycinach, które ilustrują zmieniające się trendy nauczania. Dla porównania pracownia malarzy, rycina niderlandzka z końca XVI wieku, Philipsa Halle, przedstawia typowy warsztat sztalugi, malowanie obrazów, uczniów rozcierających farby, gdzieniegdzie wzorce, niewielkie rzeźby do kopiowania. A to już niewiele późniejsza, proszę Państwa, można powiedzieć, że właściwie z podobnego okresu rycina Cornelisa Corta według Stradanusa, która opisuje ideę Accademia del Disegno, czyli tej pierwszej akademii powołanej we Florencji, gdzie pojawiają się już wszystkie najistotniejsze elementy typowe dla przyszłej formacji szkolenia akademickiego, a mianowicie modele, odlewy gipsowe, statuły antyczne, modele anatomiczne. To samo widzimy na rycinie Pier Francesco Albertiego, który przedstawiał Akademię Świętego Łukasza w Rzymie, jedno z pomieszczeń wypełnione przede wszystkim gipsami i modelami anatomicznymi. I też rycina Nicola Dorini według Karla Maratty, zatytułowany Akademia di Pittura, Akademia Malarstwa, która kondensuje wszystkie idee Akademii Paryskiej, pokazując pewien schemat kształcenia, o którym jeszcze będę mówiła, i przedmioty, które były wykładane. I jeszcze, żeby Państwu pokazać, jak osamotniona była Warszawa w tych powstających akademiach. W 1680 powstaje Akademia Drezdeńska, najlepiej znana Bacciarellemu, ponieważ przed przyjazdem do Warszawy, przed swoją pracą w Wiedniu, przede wszystkim pracował w Dreźnie. Jako szkoła rysunku i malarstwa tak startowała, w 1764 zreformowana, przekształcona w Allgemeine Kunstakademie der Malerei, Bildhauer Kunst, Kupferstechern und Baukunst. Na rozkaz elektora saskiego Fryderyka
Fryderyka Krystiana, który zresztą nie doczekał formalnego jej powołania, gdyż zmarł zaledwie miesiąc przed ukonstytuowaniem się zreformowanej Akademii. W Berlinie niezwykle ważna jednostka, na której również Bacciarelli i Król opierali plany czy opisy Akademii, która miała powstać w Warszawie, założona przez Fryderyka III Brandenburskiego, późniejszego Fryderyka I. Tutaj podaję kolejne nazwy, nie będę oczywiście ich omawiała. To, co Państwo widzicie na slajdach, to są nazwy historyczne, a nie nazwy, pod którymi obecnie funkcjonują te akademie jako współczesne akademie sztuk pięknych. Sztokholm również powołuje Królewską Akademię w 1736 roku z inicjatywy znakomitego kolekcjonera Karla Gustawa Tessina. W 1750 roku Akademia w Wenecji, w 1752 w Madrycie, w 1754 w Kopenhadze i w 1757 w Petersburgu, najpierw nazywana przepięknie jako Akademia Trzech Najszlachetniejszych Sztuk, została powołana z inicjatywy hrabiego Iwana Szuwałowa. Od 1764 roku funkcjonuje jako Cesarska Akademia przekształcona przez Katarzynę II. I na koniec Londyn, niezwykle ważna akademia, Royal Academy of Arts, która też ukonstytuowała się i przekształciła w jedną z najbardziej profesjonalnych zinstytucjonalizowanych Akademii Sztuk Pięknych i Monachium, jedna z najstarszych akademii z 1770 roku. Proszę Państwa, na czym polegała właściwie rola Akademii, bo tutaj oczywiście wymieniłam cały szereg jednostek, które powstawały w Europie. Tak naprawdę pomimo różnic, które oczywiście występują i występowały w poszczególnych akademiach, można wyróżnić przynajmniej kilka bardzo ważnych aspektów, które stanowiły o Akademii jako o formacji dydaktycznej, artystycznej. Ideą było odejście od tradycji cechowej, ale tak naprawdę, proszę Państwa, w większości przypadków w akademiach byli mistrzowie, pod okiem których trenowała, przyjmowana do Akademii młodzież. Bardzo ważny był mecenat państwowy. Bardzo często niektóre akademie startowały od szkół prywatnych, tak jak Akademia Bolońska, czy Akademia Florencka, czy Akademii Artystycznych, jak początkowa Akademia Paryska. Później państwo, monarcha, czasem kościół przejmowało mecenat. O tym też jeszcze będę mówiła. Akademie wytworzyły swoistą strukturę, hierarchię akademii, stanowiska, byli profesorowie, uczniowie, akademicy, doradcy, też jeszcze do tego wrócę. Ważne było uprawianie polemiki, choć jak Państwo zobaczycie, oczywiście nie wszędzie ta polemika czy dyskusja teoretyczna była takim standardem. Ważna była doktryna, czyli zbiór pewnych zasad i kanon, czyli pewien wybór wzorów, najczęściej odwołujący się do tradycji antycznej, klasycznej, poza może Akademią Bolońską, przynajmniej w pierwszym okresie. Ważne było również wprowadzenie nie tylko tematów, przedmiotów praktycznych, ale również przedmiotów teoretycznych i ogólnych, na przykład perspektywy, geometrii, anatomii, a nawet filozofii czy historii. Ukształtowały się określone etapy nauczania w akademiach, od kopiowania rycin i rysunków wybitnych mistrzów, poprzez rysunek z modeli gipsowych i rzeźb, a następnie rysunek z żywego modela. Po ukończeniu tego kursu następowała dalsza specjalizacja w malarstwie, rzeźbie, architekturze i czasem w rytownictwie, to szczególnie w Akademii Paryskiej. Bardzo ważny był również system konkursów i wystaw. Konkursów oczywiście dla akademików i dla ich wychowanków, wystaw ich prac, system egzaminów, awansów, nagród, stypendiów i przywilejów. O tym też jeszcze będę mówiła. Niezwykle ważne było gromadzenie kolekcji artystycznych, które miały
przede wszystkim znaczenie dydaktyczne. Były to zbiory obrazów, rysunków, rycin, rzeźb, modeli gipsowych, bardzo często również numizmatów, medali, wszystkiego, co mogło służyć kształceniu artystów. Tutaj bardzo piękny rysunek Charlesa Josepha Natoira przedstawia go jako mistrza w Akademii Paryskiej. Tutaj jest zbliżenie. On w tym cynobrowym płaszczu poprawia rysunek swojego ucznia. W tle widzicie Państwo znakomicie, myślę, oddany charakter wczesnych sal akademickich, gdzie uczono rysunku zarówno z modela, z żywych modeli, uczono rysować, a mistrzowie korygowali. Tutaj, proszę Państwa, zachowało się, jest również kilka obrazów, już oczywiście nieco późniejszych, przedstawiających typowe wnętrza akademickie, ukształtowanych już akademii z początku XIX wieku, gdzie również posługiwano się zarówno modelami gipsowymi, rzeźbami, jak i żywymi modelami. Tutaj bardzo piękny gabinet modeli w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, obraz z 1787 roku. Proszę Państwa, sprzed 1780 roku pochodzi drugi bardzo szczegółowy plan Bacciarellego utworzenia Akademii z konkretnymi osobami przydzielonymi do planowanych stanowisk. Jednocześnie z tym projektem Bacciarelli przygotował dla Stanisława Augusta treść edyktu, który miał zostać ogłoszony w dniu otwarcia Akademii wraz z gwarancją jej zasilania z prywatnej szkatuły króla kwotą 5000 dukatów. Pierwszy projekt był na pewno sprzed 1767 roku, bo nie wymieniany był wśród artystów Lebrun, który właśnie w tym roku dotarł do Warszawy. Drugi natomiast musiał pochodzić sprzed 1780 roku, ponieważ na jedno ze stanowisk Bacciarelli wskazywał Bernarda Bellotta, zwanego Canaletto, który właśnie w roku 1780 zmarł. Wzorowano się przede wszystkim na urządzeniach i statutach Akademii w Dreźnie i w Wiedniu, które Bacciarelli znał z autopsji i najlepiej. W materiałach archiwalnych, które zachowały się po Bacciarellim, zachowały się również rysunki poglądowe, jak miałyby wyglądać niektóre sale czy lampy do oświetlania modeli wzorowane na wyposażeniu Akademii Drezdeńskiej. Tak jak tutaj ogólny rozkład sal, czy tutaj sala, gdzie ze specjalnym oświetleniem, gdzie miano uczyć rysunku z modeli. System nagród i stypendiów, które również opisywał Bacciarelli, opracowana częściowo na założeniach Akademii Paryskiej i Akademii Francuskiej działającej w Rzymie. Wykorzystano też zapewne przynajmniej częściowo strukturę i stanowiska, które były w Akademii Berlińskiej, ponieważ w tych materiałach również jest zachowany niezwykle szczegółowy opis właśnie tejże Akademii. Pierwsza koncepcja sporządzona przez Bacciarellego, ta wkrótce po przyjeździe do Warszawy, przewidywała zatrudnienie dyrektora, oczywiście jego samego na tym stanowisku, oraz kilku uznanych artystów za roczną pensję, zakwaterowanie, napoje i przydzielenie im jednego lub dwóch uczniów wskazanych przez króla. Jako koniecznych Bacciarelli wymienił malarza historycznego, który równocześnie nauczałby kompozycji, rysunku, harmonijnej kolorystyki, malarstwa freskowego i olejnego za pensję 400 dukatów, portrecistę za 400 dukatów, pejzażystę za nieco mniejszą pensję 300 dukatów, malarza miniatur za 200 dukatów, dobrego rzeźbiarza
za 300 dukatów i architekta za podobną kwotę. Bacciarelli opisywał również, że konieczne są pomieszczenia, a docelowo utworzenie odrębnej siedziby akademii. Przekonywał również króla w liście, że poniesione na ten cel wydatki niewiele przewyższą dotychczasowe kwoty, które król łożył na utrzymanie malarni, skulptorni i nadwornych artystów. Niestety pierwotne kandydatury, które Bacciarelli wysuwał na te stanowiska, nie zostały obsadzone, ponieważ Per Kraft i Pilmau wyjechali z Warszawy. Przyjechał natomiast Bernardo Bellotto, który w grudniu poprosił Drezno o 9-miesięczny urlop. Przyjechał do Warszawy i do Drezna już nie powrócił. Dołączył do ekipy Lebrun, o czym już wspominałam. Wśród rzeczy niezbędnych też, to jest ciekawe, Bacciarelli wymieniał przyjęcie dwóch modeli, w tym jednego modela krajowego, jak pięknie opisał, czyli nie przywożonego z zagranicy, a najętego tutaj na miejscu. Zwracał uwagę na zapewnienie dobrego oświetlenia, jak również na konieczność sprowadzenia odlewów gipsowych według rzeźb starożytnych. Zdaniem Bacciarellego niezbędne było również opracowanie programu kursów dla studentów i profesorów, jak i konieczność wyjazdów w celu poznawania sztuki i dzieł architektury do Francji i do Rzymu, które to wyjazdy uzupełniałyby wykształcenie wyniesione z Akademii. Zaproponował również 4 stypendia rocznie dla doskonalenia kompozycji i dla doskonalenia portretu. Te stypendia miałyby mieć miejsce w Paryżu, dla doskonalenia rzeźby w Rzymie i dla doskonalenia architektury zarówno we Włoszech, jak i we Francji. Tutaj uzasadnienie Francji było szczególnie interesujące ze względu na wygodę wznoszonych budowli. W szczegółowym projekcie urządzenia Akademii Bacciarelli rozpisał w bardzo przejrzystej tabeli funkcje i przydzielone do nich osoby, pensje stypendystów oraz wynagrodzenie profesorów. Skalkulował zatrudnienie dwóch modeli za 120 dukatów, a nawet potrzebne materiały, ołówki, kredki, farby, płótno, papiery oraz glinę dla rzeźb, zestawiając z obecnymi wydatkami króla na ten cel. Różnica wyniosła jakieś 1741 dukatów, co może teoretycznie nie było zbyt duże, ale przy chronicznym braku funduszy, tym bardziej, że król z prywatnej szkatuły zasilał malarnię i skulptornię, był to jednak wydatek duży. I Bacciarelli w tej nowej formule, w nowej akademii miał dostawać pensję 600 dukatów za bycie dyrektorem. Profesorem przydzielonym do pejzażu został Canaletto za 400 dukatów, Norblin do kompozycji i Louis Marteau do portretu dostawaliby po 300 dukatów. Lebrun jako pierwszy architekt zarządzający pracownią miał otrzymać 400 dukatów, Monaldi, który dołączył niebawem do zespołu, nieco mniej, 300 dukatów. Profesorowie wykładaliby rzeźbę, zaś architekci Merlini z pensją 400 dukatów i Schreger z pensją 300 dukatów nauczaliby architektury, przy czym Schreger został obciążony dodatkowo nauczaniem geometrii i perspektywy. Powołano również sekretarza z pensją 300 dukatów, a Mateusz Tokarski, jeden z pierwszych wychowanków, jako inspektor galerii, czyli zbiorów tego zaplecza artystycznego, otrzymywałby 200 dukatów. Określono również wysokość pensji pierwszych pensjonariuszy stypendystów, którymi została Anna Rajecka, Józef Wal, Karol Jan Dolinger i Ferdynand Pink, na 120 dukatów. Artyści mieli pensję z 3-letnim kontraktem, a Bacciarelli pisał również o stałej konieczności powiększania zaplecza dydaktycznego dla uczniów w postaci kolekcji obrazów, rzeźb, gipsów, rysunków i rycin. Przewidywał też projekt odznaczenie, który jest słynnym orderem Merentibus ustanowionym przez króla w 1766 roku.
Gdzie miała się mieścić owa siedziba, proszę Państwa, i czy były w ogóle projekty? Otóż w zbiorach gabinetu Rycin zachowanych jest kilka rysunków Dominika Merliniego, ponieważ niemal równocześnie i zapewne w związku z przedłożeniem Stanisławowi Augustowi zarówno projektu Bacciarellego, jak i koncepcji Michała Mniszcha, pojawiły się projekty architektoniczne przyszłej Akademii Nauk autorstwa Merliniego, który po śmierci Jakuba Fontany w 1773 został pierwszym architektem Rzeczpospolitej. Mają Państwo tutaj widok perspektywiczny od frontu z ukazaniem skrzydła środkowego. Był również do tego dołączony rzut przyziemia. Ta monumentalna architektura z antykizującymi portykami zamykającymi skrzydła, kolumnadą ze zdwojonych kolumn korynckich w wielkim porządku i centralnym ryzalitem na planie koła, nawiązującym do bryły z zamku Świętego Anioła w Rzymie, a właściwie mauzoleum Hadriana, wykorzystała, proszę Państwa, nowatorskie rozwiązanie wschodniej fasady Luwru i słynnej kolumnady zaprojektowanej przez Claude'a Perrault. Perrault umieścił kolumnadę również w wielkim porządku, zwieńczoną ażurową attyką, a wschodnia fasada Luwru pod wieloma względami wyprzedziła rozwiązania zastosowane później w Wersalu. Projekt Perrault'a miał doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju architektury, która zorientowała, w tym bowiem kierunku zorientowała się oficjalna architektura zachodnioeuropejska XVIII, a nawet XIX wieku. Merlini nie musiał być w Paryżu, proszę Państwa, i nie był w Paryżu, aby znać te rozwiązania, które były szeroko dostępne poprzez ryciny według rysunków Perrault'a opublikowane między innymi w 1756 roku w dziele Jacques'a-François Blondela, Architecture Françoise. Dzieło to znajdowało się w gabinecie rycin Stanisława Augusta i można przypuszczać, że zapewne to król podsunął pomysł Merliniemu, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego wzorca. Z kilku powodów, myślę, ponieważ Louvre stał się wzorem dla wszelkich oficjalnych państwowych gmachów w stolicach państw europejskich, a był jednocześnie od 1663 roku siedzibą Paryskiej Akademii Sztuk Pięknych. Świadome nawiązanie do tak doniosłych wzorców, wzmocnione programem ikonograficznym zawartym w tym panonach i rzeźbach attyki, miało podkreślić ideowe przesłanie i doniosłe znaczenie planowanej tu siedziby. Akademia Scientarum, czyli Akademia Nauki Sztuk, w tym Akademii Sztuk Pięknych, zgodnie z projektem Michała Mniszcha, miała tam się znajdować. Pewnym zaskoczeniem, proszę Państwa, i pokazuje to na zasadzie właśnie tylko zaskoczenia, świadczącym jedynie o podobnym sposobie myślenia o architekturze, wydaje się być fakt, że centralny ryzalit projektu Merliniego przypomina nie tylko rzymskie mauzoleum Hadriana, ale i centralny element pierwszego projektu wschodniej fasady Luwru, zaproponowany przez Gian Lorenza Berniniego, który w tym samym czasie, co architekci francuscy, przedłożył ministrowi Colbertowi swoje propozycje. Oczywiście Merlini na pewno nie znał tego rysunku, te projekty Berniniego nie były powielane w formie graficznej, natomiast no, dowodzą pewnej koncepcji myślenia o architekturze i pewnego zakorzenienia Merliniego i w palladianizmie, i w duchu przede wszystkim architektury włoskiej. Gdzie, proszę Państwa, w takim razie mogła znajdować się owa akademia? Otóż mój kolega, który będzie miał dla Państwa wykład za kilka miesięcy, pan Przemysław Wątroba, który zajmuje się w gabinecie Rycin rysunkami architektonicznymi, podczas swoich kwerend w archiwum odkrył bardzo ciekawy rachunek Stanisława Augusta, który może być rozumiany bardzo różnie, gdzie jest określona suma pieniędzy, dość wysoka, i tylko dwa słowa, Belweder albo Akademia. Proszę Państwa, to oczywiście może być rozumiane, że pieniądze miały być albo na Belweder, którego wówczas jeszcze nie było, albo na Akademię, ale jednocześnie wskazują, że prawdopodobnie usytuowanie Akademii Sztuk Pięknych mogło być w miejscu obecnego Belwederu. Sądząc z planu, miejsca tam było dosyć,
Natomiast wiązałoby się to generalnie z całą koncepcją Stanisława Augusta rozbudowy Warszawy w tym kierunku. Zamek Ujazdowski, prywatna siedziba w Łazienkach, Kościół Opatrzności, który miał powstać, i Akademia Sztuk Pięknych, właściwie Akademia Nauk i Sztuk Pięknych, która jednocześnie bardzo pięknie zamykałaby oś nowo wytyczonych ulic. Te projekty znane są skądinąd. To jest oczywiście tylko hipoteza. Akademia, jak wiemy, nie powstała. Osobne projekty dotyczyły utworzenia galerii rzeźby, i to w dwóch miejscach. Rysunek Jana Chrystiana Kamzacera z zespołu zrealizowanych projektów związanych z południową salą starej pomarańczarni w Łazienkach przedstawiał właśnie jedną z takich koncepcji stanisławowskiej galerii rzeźby. Ideowy program został przypisany Augustowi Fryderykowi Moszyńskiemu przez Zygmunta Waźbińskiego, który również datował te projekty na około 1784. Ale niezależnie od koncepcji Zygmunta Waźbińskiego, nie chcę tutaj z tym polemizować, ale zwracam uwagę, że identyczny program i podobne pomysły przedstawiali w swoich koncepcjach Akademii usytuowania rzeźby zarówno Bacciarelli, jak i wspomniany Michał Mniszech. Mniszech wydaje się tutaj w ogóle postacią dość wyjątkową, jeżeli chodzi o stronę teoretyczną, ideową, która została powzięta dla przyszłej Akademii. Bacciarelli był praktycznym wykonawcą, opierającym się o swoje doświadczenia z Akademii Drezdeńskiej i Wiedeńskiej. Mniszech był filozofem, pedagogiem, historykiem, prawnikiem, wykowankiem szkół szwajcarskich i znanego naturalisty Eliasza Bertranda. Wiele podróżował w latach 60., zwiedził Niemcy, Holandię, Anglię, Francję, Włochy. Był jednym z czynniejszych polityków działających w Komisji Edukacji Narodowej, członkiem Towarzystwa Ksiądz Elementarnych i pewnie nie wszyscy z Państwa to wiedzą, był również autorem pierwszej idei, pierwszej ustawy o obowiązkowym egzemplarzu bibliotecznym. To tak zupełnie na marginesie. Proszę Państwa, to ta galeria rzeźby oczywiście, którą Państwo możecie podziwiać w odrestaurowanych Łazienkach, gdzie wydobyto fantastyczne freski i odtworzono układ znany z rysunku Kamzecera, to oczywiście zbiegało się wszystko w czasie skrystalizowaniem koncepcji przyszłej Akademii. O galerii i o tym rysunku nie będę długo opowiadać. Najlepiej, żebyście Państwo obejrzeli to na miejscu, bo to dopiero robi wrażenie. Warto tylko powiedzieć, że znalazły się tam czołowe przykłady w kopiach najwybitniejszych rzeźb antycznych, które do dnia dzisiejszego można podziwiać przede wszystkim w muzeach włoskich i francuskich. Między innymi Apollo Belwederski, grupa Laocoon, Kona, tak zwana Amazonka Maffei, te wszystkie rzeźby z Muzeum Watykańskiego, czy Merkury Ludowizji. Marmurowe kopie zabytków stanęły ostatecznie na tle iluzjonistycznego pejzażu, a jak wynika z królewskiego inwentarza majątkowego sporządzonego po abdykacji w 1795 roku, kopie wybranych dzieł, być może przez Moszyńskiego, lecz oczywiście zatwierdzone przez króla, zostały zamówione, odkute w marmurze i dostarczone do Warszawy. Po śmierci Moszyńskiego ostatecznie realizację zlecenia dokończył Marcello Bacciarelli. Druga, myślę, mniej znana galeria rzeźb, nazwana muzeum, funkcjonowała na Zamku Królewskim, usytuowana na pierwszym piętrze nad skulptornią. Wypełniona gipsami, rzeźbami statuarycznymi, kopiami reliefów antycznych, licznymi popiersiami, pełniła funkcję klasycznego gabinetu modeli, zaplecza artystyczno-dydaktycznego i typowego elementu wyposażenia Akademii Europejskich. O tym, jak prawdopodobnie mogło wyglądać wnętrze, informuje przedstawiciel
przedstawiony Państwu właśnie rysunek Jana Christiana Kamsetzera z 1792 roku, kiedy to powstał. Powstało kilka projektów przebudowy, modernizacji pracowni zamkowych, które szczęśliwie się zachowały. Kamsetzer na zlecenie króla zaprojektował przebudowę zarówno muzeum, jak i atelier Bacciarellego i skulptorni. Malarnia mieściła się na pierwszym piętrze, obok niej właśnie gabinet rzeźb nazywany na planach muzeum, zaś skulptornia zajmowała pomieszczenia na parterze. Umieszczone one były w zachodniej części skrzydła północno-wschodniego, które obecnie jest dramatycznie zupełnie oderwane od zamku. Jest to ten fragment, który kiedyś stanowił integralną całość, a obecnie jest tam pałac ślubów i galeria Związku Polskich Artystów Fotografików. Jedynym elementem, który świadczy, że była tam słynna malarnia Bacciarellego, jest ta tablica pamiątkowa umieszczona na ścianie Pałacu Ślubów. Kolekcje, proszę Państwa, to jest to, co było jedną z najważniejszych rzeczy, dlatego że gromadzenie zbiorów malarstwa, rzeźby, kopii, odlewów gipsowych, najsłynniejszych rzeźb antycznych, rysunków, rycin, numizmatów, medali czy czasem instrumentów naukowych leżało często u podstaw powoływania akademii, było też nieodzownym elementem wyposażenia każdej szkoły rysunku czy malarstwa. Jak bogate były to kolekcje, później sukcesywnie rozbudowywane przez już państwowe akademie, mogą świadczyć chociażby zbiory takich Akademii Sztuk Pięknych, jak Akademia Świętego Łukasza w Rzymie, Akademia San Fernando w Madrycie, czy Akademia Paryska. Stanisław August, obejmując w roku 1764 tron Rzeczpospolitej, na pewno w swojej wizji nowoczesnego państwa, jakim stać się miała Polska pod jego rządami, wyznaczył sztuce i kolekcjom artystycznym bardzo specjalne miejsce i zadanie. Stworzenie bazy artystycznej dla rodzimych artystów, ale jednocześnie budowanie splendoru nowego króla. Na poglądy Stanisława Augusta na pewno wpłynął francuski model państwowego mecenatu funkcjonującego dzięki zwiększeniu wydatków na sztukę szeroko udostępnionym zbiorom królewskim czy dobrze płatnym i zaszczytnym zamówieniu, roztaczaniu opieki materialnej, udzielaniu wyróżnień i stypendiów, ale również, proszę Państwa, dzięki wskazywaniu tematów do realizacji. Odlewy gipsowe, nie mówię tutaj, nie będę mówiła o kolekcji malarstwa, o której były znakomite wykłady, są zresztą z nami na sali osoby, pani z zamku, które prezentowały kolekcję malarstwa Stanisława Augusta. Nie mówię o tym z premedytacją, chcę się skupić na gabinecie rycin i na odlewach gipsowych i kopiach rzeźb antycznych. Tak jak wspominałam, był to jeden z najważniejszych elementów w kształceniu artystów, a wysoką rangę odlewów gipsowych jako naśladownictwa starożytnych wzorów w metodzie kształtowania warsztatu artystycznego ugruntowała koncepcja Johanna Joachima Winckelmanna, wyłożona ostatecznie w dziele z 1755 roku, myśli o naśladowaniu dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie. Konieczność posiadania takiego zbioru akcentował w swoim programie i Bacciarelli, i Mniszech, miał oczywiście świadomość tego król. Kolekcja pod koniec rządów monarchy liczyła 542 obiektów, część odlewów miała dekorować starą pomarańczarnię, część była umieszczona na Zamku Królewskim, w owym muzeum, o którym wspominałam, które to sale pełniły podobną rolę jak w innych akademiach. Tutaj przykładowo widok zbioru odlewów gipsowych i rzeźb w Petersburgu czy w Królewskiej Duńskiej Akademii Sztuk w Kopenhadze. W 1795 roku te niezwykle ważne zbiory przeniesiono z zamku do łazienek, a po śmierci króla już od 1808 roku trwały
starania Stanisława Kostki-Potockiego o zdobycie tego zbioru dla mającego powstać w niedalekiej przyszłości Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatecznie kolekcja trafiła na Uniwersytet Warszawski i została złożona w słynnej sali kolumnowej w 1817 roku w budynku tak zwanym płomuzealnym, gdzie dzisiaj znajduje się Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, a w momencie powoływania Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego działał tam Oddział Nauk i Sztuk Pięknych. Tak dzisiaj wygląda również zrekonstruowana galeria w tejże sali kolumnowej. Gabinet Rycin, którego rolę tutaj też chciałam podkreślić, był z kolei najbardziej osobistym zbiorem króla. Obejmował ryciny, rysunki artystyczne, projekty architektoniczne, dekoracyjne oraz ilustrowane woluminy, głównie z XVI i XVIII wieku. Król preferował ryciny związane z antykiem, włoskim malarstwem oraz XVIII-wieczną grafikę sprowadzaną na bieżąco, przede wszystkim z Francji, Anglii czy Włoch. Obok kompletu dzieł Piranesiego i artystów francuskich wyróżniały się ryciny angielskie, a wśród nich największa kolekcja w Polsce Mezzotint, świetna kolekcja rycin barwnych. Znaczące miejsce znajdowały prace szkoły niderlandzkiej, głównie XVI-XVII wieku oraz ryciny według pierwowzorów Rubensa, artysty szczególnie przez króla cenionego. Do przechowywania zbiorów służyły luksusowe teki skórzane. Ja tutaj dla Państwa przygotowałam, to nie jest oryginalna teka, od razu chcę powiedzieć, ale rodzaj takiego rekwizytu, który myślę będzie dla Państwa atrakcyjny. Jest to doskonała kopia oryginalnej teki królewskiej, wykonana przez naszych konserwatorów, która jest obecnie jako eksponat na wystawie 200 lat Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ona po to, żeby zwiedzający mogli osobiście taką tekę otworzyć i zobaczyć, co jest w środku. Po skończonym wykładzie zapraszam Państwa, żeby po prostu do takiej teki zajrzeć. Te ekskluzywne skórzane portfele były wykonane ze skóry, bogato zdobione złoceniami. Na wierzchu i na spodzie znajdował się super ex libris króla Stanisława Augusta. Ryciny były, każda teka miała swoją kartę tytułową. Ryciny były na ogół wyklejane, to z dzisiejszego punktu, obcinane z dzisiejszego punktu widzenia jest to niedopuszczalne, ale to była typowa metoda kolekcjonerska od XVI wieku do wieku XIX, gdzie pozostawiano z reguły tylko kompozycje. Naklejano je na karty kremowego papieru i otaczano jasnozieloną obwódką i rytowaną ramką. Proszę Państwa, ten ekskluzywny sposób opracowania kolekcji jest absolutnie unikatowy w skali europejskiej. Nie ma podobnie oprawionych zbiorów rycin ani w kolekcji królewskiej w Windsorze, ani w jakiejkolwiek innej, a tutaj no powiem nieskromnie, znam chyba większość dostępnych kolekcji grafiki i rysunku. Ramki rytowane, którymi pieczołowicie oklejano ryciny i karty tytułowe, były wykonywane w pracowni zamkowej według projektu Jana Gottlieba Marstallera i było ich aż prawie 200 różnych rozmiarów i wzorów, które dostosowywano przede wszystkim do formatu danej ryciny. Ciekawy był układ. Ryciny, proszę Państwa, były podzielone tematycznie na tak zwane klasy. Najobszerniejsza była klasa portretowa, zajmująca aż 51 tek, obejmująca właściwie wszystkie znane postaci z różnych okresów historii, w hierarchii od papieży poprzez cesarzy, aż do ludzi pióra, gens de lettres i kończąc na osobach nieznanych.
Klasa historii obejmowała Stary i Nowy Testament, przedstawienia religijne, świętych, historię starożytnej Grecji i Rzymu. Tak zwana classe de la fable miała ryciny z historii fabularyzowanej i z mitologii. Tutaj oczywiście nie będę wszystkich wymieniać. Tek było 167. Po II wojnie światowej ocalało zaledwie 63. Nie wszystkie z pełną zawartością. Bardzo ważny w kolekcji stanisławowskiej zbiór rycin dopełniały również ilustrowane woluminy z rycinami, a jednym z ważniejszych oddziałów była klasa kostiumów, czyli złożona z rycin, z rysunków, która zawierała niezwykle bogaty materiał prezentujący teatralia, wizerunki aktorów Teatru Narodowego, tak jak Państwo tutaj widzicie, ale również kostiumy, dekoracje i sceny z przedstawień. Bardzo ważne były ryciny i woluminy w dziale Antiquité. To był generalnie jeden z ważniejszych działów w tego typu kolekcjach europejskich w tym okresie. Działy te obejmowały z reguły cały zakres wszystkiego, co było związane ze sztuką starożytną. Od kompletu cykli słynnych Aquafort Piranesiego i jego syna, po ryciny przedstawiające przedmioty użytku codziennego. Warto podkreślić, że król w gabinecie rycin miał większość najważniejszych dzieł z tego zakresu, zarówno w dziełach ilustrowanych, jak również w luźnych rycinach, a kolekcja dzieł Piranesiego, jego Aquafort, kupowana była na bieżąco przez specjalnych agentów w Rzymie. Także nawet do tej chwili, po zniszczeniach wojennych, niewielkich w zakresie zbioru Piranesiego, mamy jedną z najlepszych na świecie kolekcji i Aquafort tego artysty. Stanisław August zebrał również prawie 2000 kolekcję rysunku dawnych mistrzów i tutaj warto to podkreślić, ponieważ była to kolekcja gromadzona świadomie jako zupełnie odrębny zbiór. Oczywiście niektóre dawne atrybucje nie utrzymały się wobec obecnego stanu badań, między innymi Rafaela, Michała Anioła, niestety nie mamy oryginałów. Tym niemniej, proszę Państwa, fakt, że był to pierwszy udokumentowany zbiór tego typu w historii polskiego kolekcjonerstwa, na pewno wart jest zapamiętania. Rysunki te były ułożone według szkół i artystów w osobnych tekach i dawnych mistrzów, w odróżnieniu od prac stypendystów i artystów zatrudnionych na dworze, stanowiły oddzielną grupę, ponieważ Stanisław August traktował rysunki dawnych mistrzów jako samoistne dzieła sztuki cenione obok, a może również na równi z malarstwem. Dobrze reprezentowana była szkoła włoska wielu artystów XVI-wiecznych, również szkoła niderlandzka, holenderska i flamandzka. Znakomite zespoły znalazły się również w grupie rysunków francuskich, gdzie można wskazać takie nazwiska jak Boucher, Corneille czy prezentowany tutaj Blaise Nicolas Le Serre. Rysunki artystów polskich i obcych działających w Polsce utworzyły też w kolekcji Stanisława Augusta bardzo interesującą grupę, w zasadzie odrębny zbiór. Wśród stypendystów szczególne znaczenie mają rysunki Kamzecera, szczególnie zespół jego prac z podróży na wschód i do Włoch, czy rysunki Ferdynanda Pinka, studia rzeźb i tematów antycznych, Józefa Wala, czy również André Lebruna, czy Jeana Pilmanta. Przedstawiam tutaj przepiękny projekt dekoracji ściennej w stylu chinoiserie do tak zwanego pokoju pisania na Zamku Królewskim w Warszawie. Odrębny zespół tworzyły rysunki architektoniczne i dekoracyjne rezydencji królewskich, architektury sakralnej, gromadzone początkowo jako
prywatne archiwum, stając się z czasem takim kompendium wiedzy o architekturze, współczesnej architekturze europejskiej i jednocześnie dokumentującym działania Stanisława Augusta na tym polu. Bardzo ważne w tej grupie są prace Efraima Schregera, jak chociażby przykład projektu przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Merliniego, czy wspomnianego już tutaj Kamzecera, jeden z rysunków, który był rodzajem takiego pomiaru inwentaryzacyjnego, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, zdjętego z gabinetu marmurowego przed planowaną przebudową. Bardzo nieliczne były rysunki artystów zagranicznych, współczesnych, ale na pewno jedną z najciekawszych grup stanowiły rysunki Victora Louis, 52 rysunki wykonane dla króla, które przedstawiały pierwszą pełną koncepcję przebudowy Zamku Królewskiego w Warszawie. Pochodzą one z 1766 roku. Przebudowa oczywiście nie została zrealizowana. Gabinet Rycin obok funkcji reprezentacyjnej kolekcji monarszej odgrywał, jak wspomniałam, przede wszystkim podstawową rolę dla zamkowej malarni, skulptorni, jako źródło wzorów i pomysłów sztuki europejskiej. Wyjątkową rolę pełniły ryciny reprodukcyjne, które odtwarzały w wersji graficznej najznakomitsze przykłady europejskiego malarstwa ściennego, sztalugowego, galerie rzeźb, obrazów, zbiory sztuki starożytnej, gem, kamei i wszystkiego, co tylko można było w grafice przedstawić. Nie trzeba było bowiem jechać do Madrytu, aby podziwiać przykładowo płótna Velázqueza. Na miejscu można było studiować freski Maratty, Michała Anioła czy Rafaela, kompozycje obrazów Rubensa, Tycjana, Poussina czy malarzy angielskich. Można było oglądać brawurowe akwaforty Giovanniego Battisti Piranesiego, nie tylko z zakresu sztuki starożytnej, ale również dostarczające informacji o budowlach nowożytnego Rzymu. Myśl przewodnia gabinetu Rycin oczywiście łączyła się z koncepcją Akademii Sztuk Pięknych i utworzenia jak najobszerniejszego zaplecza artystycznego. Rysunki i ryciny, woluminy stworzyły zasób właściwie kompletnej informacji o sztuce europejskiej XVI-XVIII wieku. Układ kolekcji królewskiej, nie tylko oprawa, był wyjątkowy i starannie przemyślany, ponieważ chodziło nie tylko o to, co jest przedstawione na rycinie, ale także o to, w jaki sposób temat został ukazany, na co zwracał już uwagę szwedzki dyplomata Lars Engelström, zwiedzający w 1788 roku gabinet Rycin. Epilog, proszę Państwa. Mimo iż szczegółowe regulacje, przywileje, praktyka europejskich akademii różniły się od siebie, ważna była doktryna, zbiór zasad, kanon, zbiór wzorów, poza Akademią Karacich, najczęściej klasycznych, opartych na sztuce antyku bądź renesansu, ustalony sposób i weryfikacja etapów kształcenia, oparty w dużej mierze na prymacie rysunku, nagrody, przywileje dla wychowanków, profesorów, konkursy, wystawy, państwowy mecenat, a także obok pracy pedagogicznej, uprawianie teorii. W powstawaniu tych zinstytucjonalizowanych szkół artystycznych o często wysokich ambicjach ich twórców można wyróżnić dwa podstawowe modele. Akademie oparte przynajmniej początkowo na kolekcjach prywatnych i prywatnych pracowniach uznanych twórców. Takie początki miała Akademia w Bolonii, Wiedniu, Dreznie czy Petersburgu oraz akademie powoływane od razu jako pewna instytucja paryska i przykładowo w Londynie czy w Kopenhadze. Akademie stowarzyszały profesjonalnych artystów, wypracowały funkcje dydaktyczne, kształcąc w zakresie malarstwa, rzeźby, rysunku, rytownictwa i architektury, a często i innych przedmiotów. Systematycznie urządzano konkursy z nagrodami, które służyły jako sprawdzian umiejętności. Obowiązkowym elementem pracy twórczej był rysunek z natury, traktowany jako narzędzie umożliwiające najdoskonalszy wybór elementów rzeczywistości oraz drobiazgową analizę dzieł mistrzów dojrzałego renesansu.
W cursus studiorum, czyli kursie nauki Akademii Świętego Łukasza i Akademii Paryskiej, wypracowano systematyczny model nauki rysunku, który będzie również powszechny dla innych akademii, polegający na kopiowaniu rzeźby, gipsów, rysunków i rycin, a następnie żywego modela, nadzorowany przez grono 12 profesorów, z których każdy przez jeden miesiąc dbał o właściwe ustawienie modela i sprawdzanie rezultatów, jakie postępów w nauce u uczniów. Aby rysunek z żywego modela był kompletny, to jest bardzo ciekawe, proszę Państwa, uczeń musiał go nieco wyidealizować, nadając wygląd starożytnej rzeźby. W ten sposób uczono nie tylko warsztatu, ale przede wszystkim tak zwanego gustu klasycznego, co stało się powszechną cechą akademickiej doktryny. Akademia Paryska miała zresztą najbardziej zhierarchizowany system organizacyjny, chyba najbardziej skomplikowany. Tu również chodzi o oceny, na przykład przez tajne głosowanie grona rówieśników, którzy wypowiadali się na temat danej pracy, która została im przedstawiona do oceny. Bardzo często te oceny akademików, zwłaszcza w Akademii Paryskiej, podlegały różnorakim wpływom politycznym. Przed tym miały bronić statuty, ale nie zawsze tak oczywiście było. Niezwykle ważnym aspektem działalności Akademii Paryskiej była działalność tak zwanych doradców, conseillers, którzy byli przede wszystkim teoretykami sztuki i publikowali bardzo dużo w tym zakresie. Byli to tacy artyści jak chociażby André Felibien czy Roger Depil. Na mocy edyktu Ludwika XIV Akademia Francuska była, proszę Państwa, również jedynym miejscem we Francji, gdzie pozowali żywi modele. W innych miejscach było to absolutnie zabronione. Oczywiście chodzi o miejsca bardziej publiczne, a nie o prywatne pracownie. Od 1664 roku Akademia Francuska przyznawała tak zwane Prix de Rome, specjalne stypendia na dalsze studia w Rzymie, które otrzymywali najwybitniejsi wychowankowie. Wprowadziła też regularne salony artystyczne, pierwszy w 1665 roku z udziałem publiczności. Od roku 1699, ta data jest szczególnie interesująca, to jest akurat angielski salon, do którego zaraz wrócę. Ta data dla Akademii Paryskiej jest szczególnie interesująca, bo wtedy pierwszy raz w wystawie dzieł akademików i wychowanków towarzyszył profesjonalny katalog sporządzony przez Florent Leconta. Salony wprowadziła również Akademia Królewska w Londynie i były one stałym elementem rzeczywistości akademickiej. Niektóre akademie miały często kuriozalne przywileje, przykładowo Akademia Świętego Łukasza w Rzymie, szczególnie w pierwszym okresie, kiedy była pod przemożnym protektoratem i wpływem Urbana VIII i członków rodu Barberini. Urban VIII nadał przywilej na decydowanie akademii, kto w Rzymie jest prawdziwym artystą, a kto nim nie jest. Zaś w 1633 roku zezwolił Akademię na opodatkowanie wszystkich artystów działających w Rzymie i zmonopolizowanie zamówień publicznych, co, jak Państwo możecie się domyślać, nie wywołało aplauzu, ale sprzeciwy nie miały tutaj żadnego znaczenia. W malarni zamkowej przyjęto zgodnie z wytycznymi Bacciarellego reguły kształcenia powszechnie uznane w akademiach europejskich. Naukę rysunku w kilku etapach, a następnie specjalizację w malarstwie, rzeźbie lub architekturze. Zachowane tak zwane akademie, rysunki wskazujące na ćwiczebny charakter i praktykę akademicką, potwierdzają, że ten typ kształcenia rzeczywiście mógł obowiązywać w malarni. Przykładem może być rysunek ucznia Bacciarellego z 1782 roku, Franciszka Pinka, zapomnianego młodszego brata Ferdynanda, opisany jako figure de médaille École d'en bas z datą. Inskrypcja sugeruje, że również mógł być to rysunek nagrodzony.
Tym niemniej z całą pewnością nie urządzano specjalnych konkursów w celu szlifowania umiejętności wychowanków czy nagradzania za wyniki w nauce, jakie były przykładowo co jakiś czas właściwie systematycznie organizowane chociażby w Akademii Paryskiej, czego przykładem może być nowy konkurs wprowadzony w 1760 roku przez Comte de Caylus na nagrodę za najlepszą etiudę w wyrażeniu ekspresji twarzy. To był zresztą wątek niesłychanie rozwijany, zwłaszcza później, w latach 70. po publikacji słynnego dzieła Lavatera o fizjonomice. Stanisław August oczywiście organizował nieformalne konkursy, zwłaszcza konkursy architektoniczne, jak ten w 1777 roku na projekt sali asamblowej na Zamku Królewskim, czy w 1781 na oprawę artystyczną powrotu króla z Wiśniowca, ale był równocześnie jedynym arbitrem, który wybierał dzieło, które zwyciężyło. Nie było zaś grona profesorów, akademików czy doktryny danej akademii wspartej szczegółowymi regulacjami. Na potrzeby zamkowych pracowni zgromadzono w kolekcjach artystycznych króla na pewno wszechstronne i bogate zaplecze. Tutaj z ciekawostek archiwalnych znalazły się w zapisach między innymi dwa manekiny sprowadzone do studiowania draperii, sprowadzone z Paryża za pośrednictwem Madame Geoffrin. Z Włoch przywożono odlewy zabytków antycznych, biblioteka i gabinet rycin ze znakomitym doborem rysunków, rycin i woluminów była też tym podstawowym źródłem informacji o sztuce. Od lipca 1771 roku zatrudniono dwóch modeli, a w 1780 było ich troje, w czym jedna kobieta. Był to ewenement, proszę Państwa, ponieważ oficjalnie w akademiach europejskich poza Londynem nie wolno było zatrudniać kobiet jako modelek do pozowania do aktów, czym innym były oczywiście prywatne prace. Artyści oczywiście kopiowali ryciny, ale przede wszystkim byli angażowani do sporządzania dekoracji okolicznościowych. Najlepsi wysyłani byli również na stypendia, skąd dostarczali królowi materiałów dokumentacyjnych w postaci rysunków czy opisów zabytków, kolekcji czy bardzo konkretnych dzieł. Wszyscy stypendyści królewscy mieli za zadanie rysować, kopiować zabytki, dzieła malarskie lub rzeźbiarskie, aby wzbogacać gabinet rycin i tym samym pomnażać zaplecze artystyczne owej akademii osadzonej w malarni i skulptorni. Stanisław August był dość bezwzględny w egzekwowaniu tych prac od swoich stypendystów. Wydawał wyraźne dyspozycje w tym zakresie. Nie wahał się przykładowo polecić Bacciarellemu, aby ten przejrzał spuściznę po zmarłym kamzecerze w poszukiwaniu lepszych wersji rysunków, ponieważ król podejrzewał, że te, które mu kamzecer dostarczał z podróży stypendialnych, były jedynie szkicami. Król argumentował to polecenie w liście do Bacciarellego z 1795 roku słowami: były to owoce podróży, za które zapłaciłem. Malarnia i skulptornia oczywiście były doposażane z kasy królewskiej, ale pozostały półprywatne, choć zasady akademii oparto o akademię w Paryżu, Dreźnie, Berlinie czy Wiedniu. Nie było mowy na pewno o regularnym kształceniu, wewnętrznych regularnych konkursach, systemie ocen czy kolejnych egzaminów, czy wystawach prac. Nie było, jak się wydaje, również dyskusji teoretycznych, sporów, jakie były prowadzone czy to w akademiach włoskich, czy w akademii paryskiej. Tych kursów regularnych również nie było, mimo że Bacciarelli zalecał w opisie akademii, aby takie kursy dla uczniów i dla profesorów przybrały sformalizowaną formę.
Uczniowie zazwyczaj asystowali przy zleceniach, które otrzymywali głównie artyści dworscy, a tak zwani profesorowie, czyli wybitni artyści nadzorujący ich pracę w malarni i skulptorni, byli zbyt zajęci pracą bieżącą, aby systematycznie nauczać czy kontrolować postępy w nauce. O Bacciarellim złośliwie pisano wprost, proszę Państwa, że nie udzielał nauki i talentów swoich naszym współrodakom, którzy bez żadnej pomocy i wsparcia błąkali się między najpiękniejszymi wzorami. Opinia ta była na pewno przesadzona, notabene opublikowany w 1819 roku tekst, który zawierał te słowa, pozostał anonimowy, a syn Bacciarellego, Fryderyk, od razu żywo zareagował na publikację, bronił ojca, pisząc, iż mimo różnorodnego zatrudnienia nie zaniedbywał on poświęcić co dzień godzinę jedną i drugą do przejrzenia i poprawy rysunków i malowań uczniów. Mimo tej takiej niewspółmierności założeń do praktycznej realizacji idei Akademii, pewien cel osiągnięto, bo jednak wychowano pierwsze pokolenie artystów krajowych, szkolonych przez artystów zagranicznych. Można tu wymienić Annę Rajecką, która co prawda największą karierę zrobiła później w Paryżu, Józefa Wala, Mateusza Tokarskiego, Jana Chrzciciela, Albentradiego, Jakuba Kubickiego czy Ferdynanda i Franciszka Pinków. Mimo iż malarnia funkcjonowała jako prywatne atelier, to jednak ideą właśnie było wychowanie artystów rodzimych. Warto wspomnieć, że przed Stanisławem Augustem podobne idee można zaobserwować było w zasadzie tylko na dworze Jana III Sobieskiego, który wysyłał również swoich artystów na rodzimych artystów na stypendia zagraniczne. I podsumowanie, jedno zdanie, kilka zdań, proszę Państwa, ale to już jest koniec. Tradycyjnie używane określenie pracowni zamkowej jako Akademii, a Bacciarellego jako jej dyrektora miało moim zdaniem znaczenie znacznie głębsze, ideowe i przede wszystkim propagandowe. Zanim zjawisko akademizmu i akademie stały się zaprzeczeniem swoich pierwotnych idei, stając się synonimem skostniałych struktur, archaicznej doktryny czy nienowoczesnej sztuki i nienowoczesnej nauki o sztuce, pełniły one rolę nobilitującą, świadczącą o wysokiej kulturze społeczeństwa i jego kraju. Sygnał wysyłany w ten sposób w dysputach czy korespondencji, zarówno oficjalnej, jak i prywatnej, prowadzonej przez króla i jego artystów, był przekazem jednoznacznym, podnoszącym niewątpliwie rangę zamkowych pracowni. To między innymi dlatego rząd pruski, zezwalając ostatecznie Bacciarellemu na prowadzenie pracowni, zezwolił na prowadzenie szkoły, a nie akademii, o co Bacciarelli wnosił. Tak naprawdę idea króla Bacciarellego, mnicha, praktycznie została częściowo zrealizowana dopiero na Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, kiedy w 1817 roku powołano oddział nauk i sztuk pięknych, którego honorowym dziekanem mianowano właśnie Bacciarellego. Zaś w 1818 roku z inicjatywy Stanisława Kostki-Potockiego zakupiono dla Uniwersytetu słynny gabinet rycin, który mimo olbrzymich strat wojennych można podziwiać do dnia dzisiejszego. Dziękuję bardzo. Panie profesor, bardzo dziękujemy za ten wykład i tradycyjnie chciałem zaprosić Państwa do dyskusji. Ja pozwolę sobie podziękować pani profesor za ten bardzo interesujący wykład, wprowadzający w tę taką dla mnie zupełnie nieznaną problematykę i za zwrócenie uwagi na Michała Niszka, tak? To był doradca, jak wyczytałam, króla do spraw nauki i kultury. Jego chyba odlew gipsowy, znaczy może to nie jest gipsowy, właśnie znajduje się w
galerii w Starej Pomarańczarni. Przyznam się, że właśnie no, tak mile jestem zaskoczona tym, iż był on właśnie takim człowiekiem światłym. Był tak wszechstronnie wykształconym, a rozumiem, że no, miał polskie pochodzenie, tak? Był Polakiem. No nic tak. Nie wiem o innym pochodzeniu. Tak, no więc właśnie on by tutaj taką robił jakąś, był dobrym przykładem, bo między tymi zagranicznymi, prawda, malarzami, artystami, był on człowiekiem, który może sam nie był artystą, ale jednak dbał o tę sferę ducha, sztuki, nauki. A ja przyznam się, że niewiele wiem i gdy oglądałam tę galerię w Starej Pomarańczarni i na to nazwisko się natknęłam, no nie zadałam sobie niestety trudu, żeby poszukać, kim był właśnie ten pan, bo okazuje się, że i popełniłam błąd, ale dziękuję pani profesor, że właśnie dzisiaj taką informację uzyskałam, bo z tej zapowiedzi właśnie w tej książeczce też wynika, że projektował on Muzeum Polonicum i Universitatis Scientiarum. Ta słynna Akademia Mędrców. To był bardzo długi tytuł, który występował w różnych wariantach. Tak. Tekst niepublikowany, ale znaczy publikowany później, zachowany w rękopisie był. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę dopowiedzieć o Mniszchu, był on Michał Jerzy Mniszech, trzecie imię Wandalin, był dziadem słynnego kolekcjonera Andrzeja Mniszcha. Także to już czasy troszkę nowsze i rzeczywiście Michał Mniszek był tradycyjnie jak gdyby pierwszeństwo w różnych rzeczach związanych z akademią, z mecenatem, ze zbiorami artystycznymi oddaje się albo Moszyńskiemu, który był no, osobą absolutnie nieopanowaną w zakupach i gromadzeniu kolekcji do tego stopnia, że nadano mu przydomek Expensy, i Bacciarellemu, który rzeczywiście miał niesłychany zmysł organizacyjny i świetnie te wszystkie pomysły ideowe, czy to Mniszcha, czy Moszyńskiego, czy samego króla, przekuwał na stronę praktyczną. Tym niemniej Mniszek, który występuje w tych różnych pismach, dla mnie był taką postacią niezwykle ważną, ideową. Miał on pewne takie zacięcie do pisania tekstów o nucie filozoficznej, często estetyzującej. Natomiast była to przeciwwaga dla czystej praktyki Bacciarellego, czystej praktyki malarza, który wszystko przekuwał właśnie na tę stronę codzienną. Czy mamy jeszcze pytania z sali? Proszę. Dzień dobry. Bardzo interesujący wykład i mam pytania dotyczące dwóch zagadnień. Pierwsze to jest arcyciekawy projekt listy płac, który pani przedstawiła. Chciałem spytać, czy po pierwsze uwzględniony jest w nim tłumacz? A jeśli nie, czy znaczy w jakim języku jakby miały być te kursy prowadzone? I tutaj drugie pytanie. Lista prac oczywiście pokazuje hierarchię profesorów i hierarchię gatunków. I jak właśnie ta wysoka pozycja profesora portretu, wyższa niż na przykład w Paryżu, ma się do wzorów wiedeńskich i drezdeńskich i czy tam też znamy listy płac? A drugie, czyli jakby właśnie trzecie pytanie, drugie zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Pokazała pani, nie wiem, czy mogłaby pani wrócić do slajdu z tą Akademią Pinka, z tym studium męskiego ciała pleców. Bo jeśli dobrze zrozumiałem, powiedziała pani, że ten rysunek Pinka miał być rysowany z natury. Natomiast ja go nie znam, natomiast jak zobaczyłem go, to jednak pomyślałem o dosyć słynnym obrazie Piera Subleyrasa z Charonem. I Subleyras stworzył w Rzymie, więc tutaj Bacciarelli też jakby chronologia by się w miarę zgadzała, mógłby znać po prostu ten obraz Subleyrasa i albo ustawić modela tak, jak Subleyra w Rzymie swoich ustawiał. No i wtedy, czy rzeczywiście byłaby to akademia i przykład na to, że w Warszawie ten akt studiowano, czy raczej na to, że Bacciarelli znał sztukę akademicką Rzymu i albo ten obraz po prostu. I czy to jakby nie, bo nawet ręka się zgadza się wszystko, tylko nie ma tych dwóch postaci na dole. Może sprawdziłem na telefonie, jakby wrażenie jest tak silne. Więc no tu pytanie, czy rzeczywiście jest to dowód na akt, czy jednak na kopiowanie albo grafiki, albo obrazu.
Dziękuję. Bardzo ciekawe wszystko było naprawdę. Zacznę może od końca. Na pewno była to Akademia z żywego modela, natomiast słusznie pan zauważył podobieństwa. Oczywiście bardzo często upozorowywano modeli na konkretne postaci znane z obrazów, a obrazy z kolei były powszechnie znane, zwłaszcza tych najwybitniejszych twórców, właśnie poprzez grafikę reprodukcyjną, którą można było oglądać w tekach w gabinecie Rycin. Nie umiem odpowiedzieć, czy na 100% tak było. Być może jest to pewna zbieżność, a być może rzeczywiście tak upozowano modela. Natomiast na pewno jest to tak zwana akademia, jak się dzisiaj mówi, czyli rysunek z żywego modela. Co do tego nie ma akurat wątpliwości. Natomiast rzeczywiście model mógł być upozowany na bardzo konkretną postać. Pensje. Niestety nie umiem odpowiedzieć, jakie były pensje w Wiedniu czy w Berlinie. Musiałabym poszukać w publikacjach na ten temat. Natomiast no, król dysponował takim funduszem, jakim dysponował. Nie były to pensje małe, ale pewnie też nie ogromne. Ta lista płac jest zachowana w rękopisie w Bibliotece Narodowej. Jest ona rzeczywiście bardzo szczegółowa i niezwykle interesująca. Przede wszystkim z jednej strony na hierarchię stanowisk. Hierarchia stanowisk była podobna, poza tą portretową, ale to Bacciarelli był dyrektorem, więc dlatego ta pensja była ustawiona troszkę inaczej, bo rzeczywiście we wszystkich akademiach malarze tak zwani historyczni byli tymi malarzami głównymi, którzy byli na ogół bardzo wysoko opłacani. Zróżnicowanie nie było takie duże, aczkolwiek czy ktoś dostaje 600, nie mówię o dyrektorze, ale 400 czy 300 w stosunku rocznym, no jednak jest to jednak jakaś różnica. Bardzo ciekawe są te materiały archiwalne, one oczywiście, proszę Państwa, nie są żadnym moim odkryciem, bo były publikowane w 1915 przez Władysława Tatarkiewicza, w momencie kiedy rękopisy znajdowały się jeszcze w Akademii, w bibliotece w Petersburgu, były publikowane również przez Tadeusza Mańkowskiego. Natomiast ja zawsze powtarzam, że każdy badacz, który zaczyna kopać w tych samych nawet opublikowanych dokumentach, znajduje na ogół jeszcze coś innego i tego, co akurat w danym momencie szuka. Także nie odpowiem, jakie były pensje w Wiedniu. Myślę, że wysokie. Była to jedna z najlepszych akademii. Podobnie w Paryżu. Akademie te zresztą miały cały szereg przywilejów, no, których siłą rzeczy w Akademii, czyli malarni, skulptorni warszawskiej nie było. Czy wystarczająco odpowiedziałam? Tłumacz nie znalazłam. Ale być może, jeżeli będę przygotowywała tekst do druku, przejrzę raz jeszcze tę listę płac, która jest bardzo długa, ale Bacciarelli pisał bardzo wyraźnie. Aha, nie odpowiedziałam na jedno pytanie. Tłumacza nie było, ale powszechne było porozumiewanie się w języku francuskim, więc nie był, myślę, to nie była to żadna przeszkoda. No tak, ale to był przy Szkole Dragomańskiej, to było zupełnie co innego i był przy poselstwie w Stambule, to była zupełnie inna rzecz. Zachęcam do dalszych pytań. Pani dyrektor, czy można liczyć na możliwość skorzystania z tego gabinetu Rycin? Po prostu, wiedziałam, że padnie to pytanie. No, zaproszenia, otrzymania zaproszenia, proszę wejścia Państwa, tam. Proszę Państwa, dzisiaj nawet człowiekiem. Odbywały się specjalne pokazy w gabinecie Rycin, tak, ale to nie tylko, trzeba śledzić naszą stronę internetową. Powiem tak, generalnie trzeba się umówić, my organizujemy bardzo dużo takich pokazów, ale mamy określoną liczbę osób, a mamy regulaminy.
regularne wykłady dla studentów i całą masę innych rzeczy, natomiast bardzo chętnie tego typu spotkania organizujemy. Proszę, jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, zapraszam też na wystawę, która jeszcze trwa do lutego i przy okazji tej wystawy właśnie organizowane są takie oprowadzania po zbiorach specjalnych, między innymi w gabinecie Rycin, tylko trzeba się koniecznie zapisać. Dział promocji Biblioteki Uniwersyteckiej, wszystkie dane podane są na stronie www.biblioteki. Także zapraszam, to nie są ukryte zbiory. Czy mamy jeszcze głos z sali? Nie widzę. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję pani profesor za dzisiejszy wykład. Chciałem państwa zaprosić na... Zapraszam państwa bardzo serdecznie już 8 lutego na kolejny wykład z tego cyklu Oświeceniowa Republika Marzeń. Pani doktor Bernatowicz opowie o malarzu królewskim Plerszu, dekoratorze łazienek królewskich. No i teraz jeszcze zapraszam państwa do obejrzenia tej takiej królewskiej. Tak.